Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Historii Motoryzacji. Dziś, jak sama nazwa to wskazuje, porozmawiamy o samochodach. W tym celu zaprosiliśmy do naszego programu miłośnika motoryzacji Daro, który opowie o dzisiejszym odcinku coś więcej. Tak, kochani, no, jak widzicie, będzie to trochę inny odcinek niż do tej pory. Nie będziemy rozmawiać stricte o jednej marce samochodów, choć moglibyśmy. Będzie w tym odcinku mowa o prywatnej kolekcji rodziny Paninich, która ma tak naprawdę nieoficjalny, jeden z największych zbiorów, nieoficjalny zbiór samochodów Maserati. No właśnie. Powiedz, jak to się stało, że tam w ogóle trafiliście? Przecież tego miejsca nie mieliście w planach. No tak, faktycznie, Arci, rzeczywiście tak się to stało. Byliśmy, jak wiesz, nagrywać materiał do historii motoryzacji, odcinek Ferrari. Jednakże mieliśmy jeszcze dużo czasu po obejrzeniu tychże dwóch muzeów, bo jak wiecie z filmu muzeów Ferrari są dwa. Jedno w Modenie, drugie gdzie? W Maranello. O, drugie w Maranello. Po obejrzeniu tych dwóch muzeów stwierdziliśmy, że jeszcze mamy bardzo dużo czasu. No i okazało się, że w bliskiej odległości od Maranello jest muzeum Lamborghini, do którego się udaliśmy. Raptem 30 km, więc nie była to jakaś odległość. Szybciutko tam dotarliśmy, nie było problemów, żadnych kolejek ani dużej ilości zwiedzających, więc muzeum Lamborghini też dość szybko nam poszło. Próbowaliśmy tam nagrać materiał już o muzeum Lamborghini, jednakże z powodu problemów technicznych udało nam się nagrać tylko początek i koniec, nie nagrał się żaden materiał z samego muzeum, nie wiem dlaczego, no tak się niestety stało. No po zwiedzeniu muzeum Lamborghini okazało się, że mamy jeszcze pół dnia. No i moja Iza wynalazła w okolicy prywatną kolekcję rodziny Paninich. Przyznam szczerze, że no właściwie ze względu tylko na to, że mieliśmy dużo czasu, no to stwierdziłem, że możemy tam pojechać zobaczyć, gdyż byłem początkowo bardzo sceptycznie nastawiony do tego muzeum. Wyobrażałem sobie to tak, że no przyjedziemy, będzie jakiś, nie wiem, większy pokój albo jakiś budyneczek, w którym będzie stały 3-4 samochody. No i to tyle. Tak sobie to przynajmniej wyobrażałem. Ale muszę wam powiedzieć, że mimo tego, iż obejrzeliśmy dwa fantastyczne muzea wcześniej, to takiego efektu wow, jak wszedłem do tego prywatnego muzeum rodziny Paninich, to chyba do tej pory jeszcze nie przeżyłem, a tych muzeum widziałem już kilka. Okej, Daro, a powiedz nam, czy to jest jakaś szczególna kolekcja? Pytam szczególnie o znajdujące się tam samochody. No tak, jak powiedziałem wcześniej, jest to nieoficjalna kolekcja i nieoficjalne muzeum marki Maserati. Oczywiście rodzina Paninich ma tam jeszcze kilka innych modeli, można znaleźć tam Mercedesa, Alfa Romeo czy nawet Ferrari, jednakże sama kolekcja Maserati jest niezwykle interesująca. Muszę wam powiedzieć, że mają jeden z modeli Maserati, jest to jeden z modeli, który był wyprodukowany tylko i wyłącznie w ilości 6 sztuk. Właściwie jest to model bezcenny, były to właściwie samochody wyprodukowane w ilości 6 sztuk na wyścigi samochodowe. Jeden właśnie z tych modeli posiada rodzina Paninich. Rozmawiałem z obecnym właścicielem, z głową rodziny Panini. Właściwie chyba on sam do końca nie wie, w jaki sposób weszli w posiadanie tego pojazdu, ale można przyznać, że samochód jest i pojazd jest całkowicie bezcenny. Okej, a powiedziałeś mi wcześniej, że o mało nie doszło do tragedii związanej z tą właśnie kolekcją. I rzeczywiście, słuchajcie, to bardzo ciekawa historia, bo rodzina Paninich na początku lat 90. miała naprawdę bardzo duże problemy finansowe. Do tego stopnia, że cały majątek i wszystko to, na co rodzina Paninich pracowała przez całe życie,
miało przejść pod własność banków lub wierzycieli, które, od których pieniądze pożyczono, czy którym wierzycielom miano te pieniądze oddać. I do tego stopnia było to już zaawansowane, że rodzina pani Nich postanowiła sprzedać tą kolekcję. I było to już tak daleko, że wszystkie te samochody, traktory, bo to nie tylko są samochody, mają również ciekawą kolekcję traktorów, między innymi traktorów Lamborghini. Warto to wszystko zobaczyć. Wszystko to było spakowane już w kontenerach morskich i przygotowane do wysyłki. Miał podobno to kupić jakiś amerykański biznesmen. Wszystko to czekało już na wysyłkę. Na szczęście rodzina Panini w odpowiednim momencie uzyskała albo kredyt lub znalazła pieniądze na to, żeby spłacić swoich wierzycieli. I na szczęście te kontenery nie zostały wywiezione, nie zostały załadowane na statek, zostały, bo byłoby to ogromną stratą dla nas wszystkich tutaj. Chciałbym podkreślić, że tą kolekcję rodziny Panienich jako jedną z niewielu muzeów tego typu można obejrzeć całkowicie za darmo. A efekt sam, jak wchodzi się, te piękne samochody, które tam są i cała ta kolekcja, która tam jest zebrana, jest naprawdę niesamowita. W takim razie powiedz nam, a skąd biorą środki na to wszystko? Czy mógłbyś nam przybliżyć, czym zajmuje się rodzina Panini? Tak, no w latach 60. rodzina Panini, właściwie bracia Paninich, która zajmowała się kolportażem i produkcją plakatów reklamowych, komiksów, naklejek. Zajmowała się wówczas właśnie tego typu działalnością. Właśnie w momencie, kiedy doszło do tej upadłości, do tego wielkiego kryzysu, w którym no, jakby rodzina miała te problemy finansowe, żyli właśnie z tego rodzaju biznesu. Obecnie produkują jeszcze z poprzedniej działalności, została im tam jeszcze produkcja różnego rodzaju znaczków i naklejek, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy rodzina Panini zajmuje się produkcją sera. Jest to ogromna farma, ogromna przedsiębiorstwo rolnicze, tak to możemy nazwać, która produkuje jeden z najlepszych serów na świecie, najlepszych parmezanów na świecie. Ser nazywa się Hombre i słuchajcie, powstała we Włoszech nawet mafia, która kradnie ten ser, napadają na ciężarówki i kradną ten ser, gdyż taka ciężarówka takiego sera jest warta kilka milionów euro. Do tego stopnia jest to niesamowite. Jest jedną z pięciu rodzin, które produkują ten właśnie rodzaj sera najlepszego na świecie. Okej, zbliżamy się już do końca naszego odcinka. Daro, chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na koniec? No tak, słuchajcie kochani, chciałbym Was zaprosić serdecznie nie tylko na historię motoryzacji, ale na wszystko to, co się dzieje na naszym kanale, bo jak widzicie, jest ciekawie, jest interesująco. Nie tylko historia motoryzacji, ale podróże, zabawa i wszystko, co się dzieje na naszym kanale. Chciałbym przypomnieć wszystkim o zapowiedzianym konkursie z okazji 500. subskrypcji. Ktoś z Was pojedzie z nami na mecz Bayernu Monachium oraz z okazji 1000. subskrypcji ktoś z Was wygra wycieczkę z nami do najsławniejszego zamku na świecie, czyli Neuschwanstein na Bawarii. Także serdecznie Was zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania. Bądźcie z nami, oglądajcie nasze filmy. Mamy już wiele kolejnych planów, także będzie się działo, będzie ciekawie.